15 osób w komitecie, 1000 podpisów do marszałka Sejmu, potem 3 miesiące na zebranie 100 000 podpisów, no i potem już pracę w Sejmie. To jest nasilający się trend, że z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zaczęły korzystać partie polityczne, które są w Sejmie, które mają swoje reprezentacje, które mogą zgłaszać swoje projekty. Natomiast, żeby niejako nadać im większy impet i większą legitymację, zbierają po prostu podpisy wśród obywateli. Z jednej strony jest dużym uprzywilejowaniem względem zwykłych projektów ustaw, które takiego wymogu nie mają, czyli nie można od razu wrzucić takiego projektu do tak zwanej zamrażalki sejmowej. Cześć! Z tej strony Agata Kempa, a dzisiaj wyjątkowo nie obok mnie, a po drugiej stronie ekranu, przynajmniej dla mnie, Tomasz Synowiec. Cześć wszystkim. Dziś spotykamy się w takiej zdalnej formie, bo jako że sezon wakacyjny, to przebywamy aktualnie w 2 różnych województwach, ale tak czy siak chcemy nagrać dla Was materiał. Początkowo miała być to Mikronezja, ale jeszcze jak nagrywamy, nie ma wyników, na które czekamy już chyba 2 tygodnie, tak? Znaczy tak, wkrótce będą dwa tygodnie, ale one powinny się już pojawić na dniach, ponieważ 3 z 4 stanów w Mikronezji już te wyniki podały, czekamy na ostatni stan. Więc tak jak Tomek mówi, czekamy na ostatni stan. Możecie wkrótce się spodziewać też tej rozmowy o Mikronezji, a póki co taki temat bardziej teoretyczny, no i polski, bo dzisiaj rozmawiamy o inicjatywie obywatelskiej. Tak, inicjatywie obywatelskiej, czyli prawie, które przysługuje nam, obywatelom, na podstawie konstytucji, ponieważ wśród wymienionych przez konstytucję podmiotów, które są uprawnione do tego, żeby złożyć projekt ustawy, który następnie trafia do Sejmu, są obywatele. Konkretnie jest to grupa 100 000 obywateli i to mamy zagwarantowane w konstytucji. Natomiast konkretnie w ustawie jest sprecyzowane, jak taka inicjatywa powinna przebiegać. To znaczy, na początku oczywiście trzeba zorganizować komitet organizacyjny, który musi liczyć 15 osób co najmniej. I ten komitet organizacyjny, żeby uzyskać osobowość prawną, potrzebuje co najmniej 1000 podpisów, które zanosi do marszałka Sejmu. I wówczas ta inicjatywa, jeżeli wszystko się zgadza, liczba podpisów jest odpowiednia, bo musimy pamiętać, że te podpisy, które są zbierane, są następnie weryfikowane, w związku z czym zazwyczaj trzeba troszkę więcej niż 1000 podpisów zanieść, bo mogło się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś pomylił się w swoim numerze PESEL. Mhm. Może się okazać, że nastąpiła jakaś inna pomyłka, że ktoś podpisał się w sposób nieczytelny, który dla urzędnika absolutnie przy maksymalnie dobrej woli jest nie do rozczytania. Inne błędy mogą się też zdarzyć, w związku z czym zanosi się troszkę więcej tych podpisów i wówczas inicjatywa jest przyjęta przez marszałka, oczywiście jak też wymogi formalne, wszystko jest prawidłowo złożone, jest przyjęta i wówczas taka inicjatywa ma 3 miesiące na to, żeby zebrać 100 000 podpisów. Ten pierwszy 1000 do tych 100 000 też jest zaliczony. I zbierając te 100 000 podpisów, jeżeli te 100 000 podpisów zostanie zebranych przez obywateli w ciągu tych 3 miesięcy, no to taki projekt ustawy razem z załączonymi podpisami składa się do marszałka Sejmu. On je przyjmuje. Następnie Państwowa Komisja Wyborcza oczywiście sprawdza te podpisy. I po sprawdzeniu tych podpisów, jeżeli się okaże, że się zgadza, że jest odpowiednia liczba podpisów, taki projekt ląduje w Sejmie. Tak, tutaj myślę, że już tak rozpędziłeś i opowiadasz nam wszystko. Ja tu może jeszcze tak słowem wstępu chciałam powiedzieć, że tych inicjatyw tak naprawdę obywatelskich mamy w Polsce kilka. Dzisiaj skupimy się na tej ustawodawczej, czyli na tej dużej, która trafia do Sejmu. Mamy też obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, która obowiązuje na poziomie gmin. Tutaj już o takich przypadkach, ale z poziomu praktyki na kanale rozmawiałam między innymi z organizacją Zielone Wrzosy z Torunia, czy z Mateuszem Jaśko z Krakowa. Na pewno jeszcze do tej kwestii inicjatywy uchwałodawczej będziemy powracać, ale żeby też właśnie nie poruszać najpewniej za dużo wątków dzisiaj i żebyście się nie pogubili, no to dzisiaj jest właśnie o tej inicjatywie obywatelskiej, ustawodawczej. Pewnie będziemy w skrócie po prostu mówić o tym jako o inicjatywie obywatelskiej. Tutaj tak chciałam sprostować, żeby było wiadomo, o czym dzisiaj konkretnie mowa i żebyście też wiedzieli, że nie zapominamy o innych inicjatywach, które są możliwe. Oczywiście. Tak, widzę, że Tomek kiwa. To może teraz po prostu jakbyś mógł zacząć powoli jakby rozwijać to. Jeśli chcemy złożyć inicjatywę obywatelską do Sejmu, od czego musimy rozpocząć? Czy są na przykład jakieś wymogi co do tego komitetu? Czy to po prostu jest wymóg liczbowy? Czy też istnieją inne cenzusy, na przykład wieku, praw wyborczych i tak dalej? Tak, oczywiście te 15 osób to muszą być osoby, które są pełnoletnie i mają prawo głosować w wyborach do Sejmu. Więc to oczywiście musi być grupa takich obywateli. Natomiast co do samego komitetu, to tutaj, tak jak mówię, jego liczba właściwie tylko jest ograniczeniem. Oczywiście na początek musimy mieć projekt ustawy. To znaczy, do momentu, kiedy złożymy te pierwsze 1000 podpisów do marszałka, do projektu ustawy można jeszcze wprowadzać jakieś poprawki. W momencie, kiedy ta inicjatywa jest zarejestrowana przez marszałka, kiedy został już złożony ten projekt oczywiście musi spełniać wymogi takie, jakie są dla projektu ustawy. To znaczy, no zdarzały się sytuacje, że ktoś na przykład nie napisał projekt ustawy dotyczący tego i tego, i takie sytuacje i wówczas oczywiście marszałek wzywał do naprawienia tego wniosku. Jeżeli wniosek nie byłby naprawiony, to inicjatywa nie byłaby przyjęta. Oczywiście jak w każdej takiej sytuacji tutaj odwołania do sądów również przysługują. Natomiast w momencie, kiedy już zarejestrujemy ten komitet marszałka, no to projekt jest już absolutnie niezmienialny na etapie zbiórki podpisów. Będzie można zgłaszać poprawki dopiero na etapie sejmowym. I też, co ważne, jeżeli kiedyś traficie na jakąś osobę, która zbiera podpisy pod taką inicjatywą, to zgodnie z prawem każda taka osoba, która zbiera podpisy pod inicjatywą ustawodawczą obywatelską, powinna mieć przy sobie projekt, tak żeby mogła wam udostępnić do niego wgląd. To jest obowiązek zapisany w ustawie. Tak. Natomiast co do tej liczby osób, tak jak mówię, jest to minimum 15 osób, które mają prawo brać udział w wyborach do Sejmu. Więc tak jak mówię, co do zasady pełnoletnich, ja to rozróżniam, zdarzają się sytuacje, w których to nie jest tożsame. Natomiast innych wymogów tutaj nie ma. W takim razie mamy komitet, mamy projekt ustawy. Zebraliśmy 1000 podpisów, możemy to złożyć do marszałka. Co dalej? No, zaczyna biec ten 3-miesięczny termin, o którym już powiedziałem, czyli mamy ten czas na zebranie podpisów. Oczywiście tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że w tej chwili już tego nie ma, ale w czasie, kiedy mieliśmy pandemię, obowiązywało pewne zawieszenie tego czasu. To znaczy ten czas nie upływał, czyli de facto był wydłużony. No, wiązało się to z tym, że teoretycznie wówczas była utrudniona zbiórka podpisów. Tak samo jak przy wyborach różne przepisy tutaj częściowo poluzowano. Natomiast no, później to już tak trochę wyglądało, że ten przepis został, mimo że realna zbiórka podpisów mogła się normalnie odbywać. Natomiast w tej chwili już nie mamy ani stanu epidemii, ani stanu zagrożenia epidemią, w związku z czym w tej chwili ta zbiórka wygląda normalnie. No i w ciągu tych 3 miesięcy musimy dostarczyć projekt ustawy razem z podpisami do marszałka Sejmu. Oczywiście w trakcie kampanii, w trakcie zbierania tych podpisów możemy prowadzić niejako taką kampanię promującą tą zbiórkę z własnych środków. Oczywiście wszystko musi być zgodnie z prawem, jeżeli chodzi o wydatkowanie, natomiast to chodzi o wydatkowanie zgodnie z przepisami, które dotyczą jakby tych środków, natomiast jakby nie ma tutaj jakich ograniczeń jak w kampanii wyborczej czy w kampanii referendalnej. Natomiast też, jak zapewne kojarzycie, to nie jest tak, że ktoś wykupuje dla zbiórki przy 100 000 podpisów reklamy w telewizji. Ja przynajmniej nie pamiętam, żeby jakakolwiek inicjatywa na takie kroki się zdecydowała. Chociaż też nie kojarzę. Nie jest to zakazane i mogliby to zrobić. Natomiast no, też zastanawiam się, czy byłoby to na tyle efektywne, biorąc pod uwagę, że i tak trzeba do tych osób dotrzeć. Co prawda od wielu lat pojawiają się postulaty, żeby równolegle istniał system umożliwiający podpisanie się pod taką inicjatywą w sposób internetowy. Natomiast w tej chwili... Właśnie to też jest coś, o co chciałam zapytać. O to, jakie podpisy są wymagane i co konkretnie musi się znaleźć na tej liście, bo promowanie jakby tej akcji zbierania podpisów, głównie ze względu też pewnie na koszty, na łatwość dotarcia do odbiorców, odbywa się online albo w taki sposób bezpośredni, door to door, czy ktoś po prostu kwestuje gdzieś na jakimś rynku. No ale ze względu na to, że z jednej strony jest nam łatwiej dotrzeć do niektórych grup odbiorców przez sieć, a z drugiej strony nie mamy jakby możliwości od razu zebrać od nich tych podpisów, bo one muszą być złożone własnoręcznie. Co w takim razie musi się znaleźć na tej liście, żeby ona była ważna, żeby była zgodna z ustawą? Jakby tutaj jest dość podobnie jak w przypadku zbiórek podpisów w wyborach. Do niedawna nawet to było identycznie, teraz te przepisy się nieco różnią. I musi się znaleźć imię i nazwisko, musi się znaleźć adres zamieszkania oraz musi się znaleźć numer PESEL oraz własnoręczny podpis. To jest wszystko, co musi znaleźć się na karcie. Też wzór karty jest ustalany, to nie może być tak, że to jest dowolna kartka papieru, to musi być po prostu kartka, której wzór jest wcześniej ustalony i to jest, który zawiera wszelkie informacje, pod czym się podpisujemy i czego to dotyczy. I też wszystkie te karty muszą być jednakowe, nie może być tak, że najpierw zbieramy na takich, później na takich. No ale to są wiadomo techniczne kwestie. No i tak jak mówię, w chwili obecnej nie istnieje możliwość podpisania się inaczej niż własnoręcznie, fizycznie. Oczywiście zdarza się w praktyce, że część osób podpisuje taki projekt, pobiera ze strony inicjatywy kartę do wyrażenia poparcia, po prostu ją drukuje, podpisuje sama bądź z jakimiś sąsiadami, osobami z rodziny, z osobami, z którymi mieszka. I w sposób korespondencyjny inicjatorowi przysyła po prostu. Przy czym trzeba pamiętać przy tej formie wysyłki, że inicjator, Komitet Inicjatywy Obywatelskiej musi te podpisy otrzymać odpowiednio wcześniej, no bo jeżeli wyślemy je na kilka dni przed terminem tym 3-miesięcznym, no to oni już nie zdążą tych podpisów dołączyć do tych, które zostaną zaniesione do Sejmu. To można też, myślę, znaleźć spokojnie, jak to wygląda, że po prostu wchodzi grupa i to jest wtedy zwykle po kilkanaście kartonów, niesie podpisów, które są u marszałka Sejmu składane. No tak, no bo rzeczywiście jakby ta liczba 100 000 jest na tyle duża, że to nie jest jakiś mały plik papierów, tylko dosyć duży, a z tym tak, wysyłaniem... Tak, po prostu idzie się z kartonami, wówczas do Sejmu zanosi się to wszystko. Tak, a jeśli chodzi o te przysyłanie do komitetu podpisów, no to myślę, że w związku z którąkolwiek jakby z inicjatyw obywatelskich dotyczącą aborcji można było się z tym spotkać. Sama się z tym spotykałam, że różne osoby z grona moich znajomych, czy po jednej, czy po drugiej stronie zbierały takie właśnie podpisy, no bo też na pewno w gronie 15 osób bezpośrednio trudno by było zebrać te 100 000 podpisów. Tak, zgadza się, tylko to jest później oczywiście tak, że osoby zbierające podpisy to niekoniecznie jest tylko i wyłącznie ta 15. Zwykle tych osób jest więcej. 15 osób to są te osoby, które tworzą ten rdzeń, które tworzą komitet, zwykle to są osoby odpowiedzialne za kwestie organizacyjne, natomiast zazwyczaj osób, które biorą udział w inicjatywie, jest więcej. Tutaj myślę, że możemy przejść też do tematów, jakie są poruszane w inicjatywach obywatelskich, bo istnieje prawne wyłączenie, to znaczy w inicjatywie obywatelskiej nie można złożyć projektu, który dotyczy kwestii, który konstytucyjnie jest zagwarantowany jakby do innych podmiotów, których obywateli się nie wymienia. Czyli nie możemy w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej zaproponować zmiany konstytucji, nie możemy też zaproponować ustawy budżetowej, ani żadnych przepisów, które bezpośrednio kształtują politykę finansową państwa. Więc to są pewne wyłączenia prawne. Natomiast jak chodzi już o praktykę i rzeczy, które są podejmowane, to oczywiście projekty aborcyjne tutaj się pojawiają. Ich było w tej kadencji najwięcej, jak chodzi o zakres... Zanim jeszcze przejdziemy do tej praktyki, no to chciałam jakby dokończyć ten wątek tego, jak wygląda to wszystko w teorii. Mamy te 100 tysięcy podpisów, najczęściej jest to właśnie 100 tysięcy podpisów z górką, bo wiadomo, że przy weryfikacji część z tych podpisów odpadnie, bo ktoś jakby podał zły PESEL, bo się pomylił, zapomniał gdzieś jednej litery, zapomniał się podpisać własnoręcznie i tak dalej, więc część tych podpisów przy weryfikacji... Podpisał się nie w tym miejscu, co trzeba, czyli na przykład nie pod swoimi danymi, to również się zdarza. Wiadomo, może się też zdarzyć, nie powinno, ale czasami ludzie podpiszą się fałszywymi danymi, bo nie chcą komuś odmówić, ale też nie chcą się pod tym podpisać. Tak, tak, więc jakby tutaj część tych podpisów tak naprawdę będzie tak czy siak zweryfikowana i będą nieważne, więc to jest te 100 tysięcy podpisów z górką. One zostają złożone, no i co po tym, jak one zostają złożone, jaka jest dalsza droga tej inicjatywy ustawodawczej? No oczywiście następuje weryfikacja. Jeżeli weryfikacja nastąpiła pozytywnie, to znaczy uznano, że jest odpowiednia liczba, wszystkie wymogi formalne są spełnione, no to wówczas taki projekt marszałek kieruje do Sejmu i Sejm ma 3 miesiące na jego rozpatrzenie. No oczywiście w przypadkach nieuznania przysługuje nam prawo odwoływania się do sądów i jeżeli tam przed sądami wygramy, no to projekt również wpłynie, jeżeli nie, no to projekt nie wpłynie, tak jakbyśmy nie zebrali tych 100 tysięcy podpisów. Natomiast Sejm ma 3 miesiące na to, żeby rozpatrzyć przynajmniej pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie takiego projektu odbywa się na sali plenarnej, nie w komisjach, czyli tylko na... Cały Sejm rozpatruje w pierwszym czytaniu projekt, decydując, co z nim dalej zrobić. No, zazwyczaj jest on kierowany do dalszych prac w komisjach, z których trafi na drugie, później trzecie czytanie. No, oczywiście może zostać też odrzucony. Natomiast jakby tutaj ten 3-miesięczny okres to jest coś, co jest z jednej strony jest dużym uprzywilejowaniem względem zwykłych projektów ustaw, które takiego wymogu nie mają, czyli nie można od razu wrzucić takiego projektu do tak zwanej zamrażalki sejmowej. Tak mówimy o sposobie radzenia się z projektami, których się nie popiera, ale których nie chce się też odrzucić. Czyli o tym, co marszałek Sejmu może czasami z powodzeniem stosować, czyli po prostu nie rozpatruje się danego projektu. Wówczas o takim projekcie, w takim żargonie politologicznym mówimy, że on jest w zamrażarce sejmowej. Natomiast po tym, gdy już pierwsze czytanie się odbędzie i trafi do komisji, no to ta komisja już ma nieograniczony czas pracowania nad danym projektem, więc na dalszym etapie zamrażarka sejmowa również dotyka projektów obywatelskich. Przy czym tutaj musimy wspomnieć o kolejnym uprzywilejowaniu inicjatywy obywatelskiej. To znaczy w polskim parlamencie obowiązuje zasada dyskontynuacji prac parlamentu. To znaczy, że jeżeli proces ustawodawczy jakiegokolwiek projektu nie zostanie zakończony, cała procedura nie zostanie ukończona przed zakończeniem kadencji, to wszystkie te nieukończone projekty są kasowane, nie są przez Sejm następnej kadencji kontynuowane, czy też Senat, to niezależnie na którym etapie. Natomiast obywatelska inicjatywa ustawodawcza, jak i kilka innych rodzajów projektów, jest częściowo z tego zwolniona, ponieważ jeżeli na przykład w tej kadencji złożylibyśmy jakiś projekt inicjatywy obywatelskiej, jeżeli w tej kadencji, w której złożyliśmy ten projekt, on nie zostałby rozpatrzony, to wówczas on tej zasadzie nie podległa, przychodzi na następną kadencję i następny Sejm taki projekt rozpatruje. No i w tej kadencji obecny Sejm odziedziczył aż 11 takich projektów po Sejmie poprzedniej kadencji. Przy czym powiedzenie, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest zwolniona z zasady kontynuacji prac parlamentu byłoby nadużyciem, ponieważ tak jak mówię, to dotyczy tylko kadencji, w której został złożony. Czyli te 11 projektów, które z zeszłej kadencji przeszły na tą kadencję i wszystkie te projekty zostały po pierwszym czytaniu skierowane do komisji i z tych komisji nie wyszły, to te projekty teraz po zakończeniu tej kadencji również w zasadzie dyskontynuacji ulegną, ponieważ nie zostały złożone w tej kadencji. Więc to nie jest też całkowita ochrona przed tą zasadą. I też warto tutaj zwrócić uwagę, w przypadku gdyby taki projekt przeszedł z jednej kadencji na drugą, to wówczas Sejm nowej kadencji w ciągu pół roku ma obowiązek rozpatrzyć na pierwszym czytaniu taki projekt. I czy poza tymi dwoma tak naprawdę wyjątkami inicjatywa obywatelska podlega innym różnicom już potem w trakcie procedowania tego przez parlament? Czy ta droga już jest taka sama jak w przypadku każdej innej ustawy? To znaczy na etapie prac komisji oczywiście Komitet Inicjatywy Ustawodawczej jest uprawniony do reprezentowania, do zgłaszania poprawek. Tam drobne techniczne różnice występują, ale to już nie na tyle istotne, żeby je tutaj aż tak bardzo wskazywać co do procedowania. Natomiast co do zasady, poza tymi wyjątkami przy pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym i przy kwestii niepodlegania zasadzie dyskontynuacji, to wszystko dalej toczy się już normalnym, parlamentarnym torem. Sejm nie jest w żaden inny sposób związany, może z tym projektem zrobić to, co uważa za słuszne. Czyli wiemy, jak wygląda obywatelska inicjatywa ustawodawcza w teorii. 15 osób w komitecie, 1000 podpisów do marszałka Sejmu, potem 3 miesiące na zebranie 100 000 podpisów, no i potem już pracę w Sejmie. W takim razie myślę, że teraz pora, żeby przejść do praktyki. Oczywiście ze względu na liczbę tych inicjatyw nie będziemy omawiać każdej, która miała miejsce w ostatnim czasie, tym bardziej każdej, która miała miejsce w III RP, bo tego jest sporo, ale jakbyś mógł właśnie już o tej praktyce też trochę powiedzieć, jak to właśnie wygląda, posługując się też jakimiś przykładami tych inicjatyw. Oczywiście, jakby w tej kadencji do tej pory wpłynęło 25 obywatelskich inicjatyw. To znaczy mówimy oczywiście o takich, które zebrały 100 000 podpisów i trafiły do Sejmu, ponieważ którym się tego nie udało osiągnąć, nie uwzględniamy. I tak jak już wcześniej wspominałem, z tych 25 inicjatyw najwięcej i w tych 25 inicjatywach jest również te 11 projektów, które odziedziczono z poprzedniej kadencji. W poprzedniej kadencji również było 25 projektów, tylko tutaj trzeba pamiętać, że część tych projektów się dubluje, bo były złożone w poprzedniej kadencji, a w tej kadencji również trafiły do Sejmu, ponieważ ich nie rozpatrzono. Najwięcej inicjatyw w tej kadencji dotyczyło aborcji. Były aż 4 takie inicjatywy. I tam były oczywiście, zarówno była inicjatywa, która pozwalała wprowadzić aborcję na życzenie, jak i takie, które tej aborcji zakazywały. Też warto pamiętać, że część tych inicjatyw była przed wyrokiem Trybunału, w związku z czym one na przykład dotyczyły tego, żeby zakazać aborcji ze względu na wady płodu. Natomiast oprócz aborcji, która wydaje mi się jest taka najbardziej medialna, ona zwykle najbardziej się przebija, w związku z czym obywatele mogą najbardziej kojarzyć właśnie obywatelską inicjatywę ustawodawczą z tym. Również inne projekty o takim charakterze, który moglibyśmy określić jako światopoglądowy, mają największą siłę przebicia. W tej kadencji Sejmu była obywatelska inicjatywa ustawodawcza, która proponowała wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Był oczywiście projekt, który też medialnie bardzo głośno się odbił, który proponował zakaz Marszu Równości. Była też inicjatywa, która proponowała, żeby in vitro było w pełni finansowane dla wszystkich par i samotnych kobiet przez państwo. No i to są projekty, które chyba w największym stopniu się przebijają. Wydaje mi się też, że projekty, które dotyczą różnych kwestii emerytalnych, one też w umiarkowany sposób tak w mediach się pojawiają. Tutaj w tej kadencji mieliśmy m.in. obywatelską inicjatywę, za którą stała Solidarność, która proponowała wprowadzenie emerytur stażowych, czyli takich emerytur, na które przechodziłoby się nie ze względu na swój wiek, a na liczbę przepracowanych lat. Jeżeli miałoby się odpowiednio ich dużo, można byłoby przejść na emeryturę wcześniej. Natomiast jest też sporo takich projektów, ustaw, które mają charakter taki, powiedziałbym, bardziej branżowy, dotyczących konkretnych grup osób, które później w naturalny sposób nie przebijają się aż tak bardzo. Na przykład po poprzedniej kadencji odziedziczyliśmy projekt ustawy, który przewidywał utworzenie jednego nowego uniwersytetu medycznego. Mieliśmy projekt ustawy, który przewidywał zmianę w sposobie finansowania pensji dla nauczycieli. Mieliśmy projekty, które dotyczyły emerytur innych grup. Tutaj też warto podnieść, tutaj może jeszcze wracając, bo na przykład, bo w tej kadencji Sejmu niestety żaden projekt nie został przyjęty przez Sejm. Jedynie jeden projekt dotarł do drugiego czytania w Sejmie. Reszta projektów poza komisje sejmowe po pierwszym czytaniu nie wyszła. Natomiast w poprzedniej kadencji mieliśmy dwa projekty obywatelskie, które zostały przyjęte. Jedna z nich to była kwestia ograniczenia handlu w niedzielę, a druga kwestia to była kwestia właśnie emerytur, które dotyczyły różnych służb mundurowych, i to było tak, że po prostu środowiska związane z tymi służbami mundurowymi zebrały te podpisy. W jeszcze poprzednich kadencjach też zdarzały się projekty obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, które zostały przyjęte i które właśnie zazwyczaj dotyczyły takich grupowych kwestii, które nie zostały przez Sejm uregulowane. Natomiast no, tak jak widać, większość tych projektów jednak przez Sejm jest odrzucana, czy to bezpośrednio, czy też w taki sposób, że po prostu Sejm kieruje te projekty do prac w komisjach i później już z tych komisji te projekty nie wychodzą. I to czasami nawet mamy projekt, który został złożony w 2015 roku i przez te 8 lat on poza pierwsze czytanie nie wyszedł. Natomiast też stało się coraz popularniejsze, to jest nasilający się trend, że z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zaczęły korzystać partie polityczne, które są w Sejmie, które mają swoje reprezentacje, które mogą zgłaszać swoje projekty. Natomiast, żeby niejako nadać im większy impet i większą legitymację, zbierają po prostu podpisy wśród obywateli. I mieliśmy kilka takich projektów. Mamy oczywiście dwa dość medialne projekty, które zgłosiła Suwerenna Polska, jeszcze jako Solidarna Polska, zbierając pod nimi podpisy, i to są te projekty, które oni określili jako projekt ustawy w obronie lasów państwowych i projekt ustawy, który oni nazwali jako projekt ustawy o obronie chrześcijan. Jeżeli się nie mylę, taka była nazwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Ale również inne komitety ochoczo tutaj korzystały z tego narzędzia. Choćby Polskie Stronnictwo Ludowe w ten sposób zgłosiło projekt emerytalny, jeżeli dobrze pamiętam, on dotyczył zwolnienia emerytury z opodatkowania. Z kolei Lewica w ten sposób zgłosiła również projekt, który dotyczyłby renty wdowiej, czyli przejęcia uprawnień po śmierci partnera bądź partnerki rentowych. No i takich projektów, które były przez partię zgłaszane, tam też jeszcze kilka innych było, natomiast to są te takie, które mam wrażenie najbardziej się przebiły. I to jest tendencja, która się nasila, no bo we wcześniejszych kadencjach zdarzało się, że partia tą drogą decydowała się, mając możliwość normalnie złożenia projektu w Sejmie, zgłosić projekt. Natomiast w tej kadencji to się nasiliło, a jeszcze oczywiście był projekt, który zakładał likwidację abonamentu. Wydaje mi się, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, co było w tej ustawie, ale chyba też likwidację TVP Info, i to był projekt zgłoszony przez środowisko Platformy Obywatelskiej, na czele którego stał Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii prezydenckiej. był zapowiedziany i ten projekt również do Sejmu trafił. Więc tak jak mówię, tych projektów składanych przez partię tą drogą było kiedyś mniej. Natomiast no nie zapominajmy, że jest też dużo takich inicjatyw obywatelskich, które jakby nie dotykają takich kwestii czy to światopoglądowych, o których ciężej jest usłyszeć w mediach głównego nurtu. No tak jak na przykład ta przyjęta w poprzedniej kadencji kwestia emerytury w służbach mundurowych, sposobu ich nabywania, która jest kwestią, która nie przebiła się zupełnie medialnie, a jest to jednak dla sporej grupy osób ważny projekt, który dzięki temu został przyjęty. No tak, bo jeśli jakieś kwestie nas tak nie polaryzują, bo nie dotyczą światopoglądu, no to potem wiadomo też, że media to mniej podsycają, bo ten temat jest po prostu też mniej clickbaitowy, mniej się będzie news, będzie wywoływał dużo mniejsze emocje, stąd też pewnie ta tendencja. Powiedziałeś o tym, że coraz więcej partii decyduje się też na pójście taką drogą. Czy są jakieś inne tendencje dotyczące obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, biorąc pod uwagę na przykład liczbę tych inicjatyw, która tkwi w tej sejmowej zamrażarce i finalnie nie jest później dalej poza tym pierwszym czytaniem jakoś głosowana, procedowana i tak dalej. Jak podchodzą do obywatelskiej inicjatywy obywatele? To znaczy tutaj jakichś drastycznych wahnięć względem liczby tych inicjatyw nie ma. To, że w obywatelskich inicjatywach ustawodawczych poruszane są kwestie takie jak na przykład aborcja, również nie jest specjalnie niczym nowym. W poprzednich kadencjach parlamentu również taka sytuacja miała miejsce, więc tutaj powiedziałbym, że w zasadzie nie nastąpiły jakieś większe zmiany. No, to, że w tej kadencji nie było żadnego projektu, który został przyjęty, to jest co prawda zmiana, no ale to też jest tak, że w poprzednich kadencjach nieliczne z tych projektów były przyjmowane. Więc jakby takich głębszych trendów zmiany, przynajmniej ja na pierwszy rzut oka nie dostrzegam. Zmieniło się nieco podejście, to znaczy wcześniej więcej było odrzucanych tych projektów, ale to wiązało się z tym, że początkowo Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że żaden projekt obywatelski nie będzie w pierwszym czytaniu odrzucany, natomiast przy kilku projektach wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości się z tego założenia wyłamało, w związku z czym kilka inicjatyw po prostu zostało w pierwszym czytaniu odrzuconych. Więc to jest może to taka zmiana, ale też tak jak mówię, nie wydaje mi się, żeby ona była jakoś wyjątkowo trwała. No aczkolwiek trzeba zauważyć, że jeżeli to są projekty, które są odrzucane w pierwszym czytaniu, no to w tej chwili to właśnie są najczęściej te najbardziej medialne, dotyczące kontrowersyjnych treści, a te takie, które nie budzą takich emocji, one zwykle w pierwszym czytaniu nie są odrzucane, a to w poprzednich kadencjach się jednak zdarzało. To chyba w takim razie tyle, jeśli chodzi o teorię inicjatywy obywatelskiej, ustawodawczej i trochę praktyki. Nie wiem, czy tutaj jeszcze chcesz dodać coś w tym temacie? Znaczy, myślę, że oczywiście jak najbardziej tutaj no, na tym poziomie nie ma dodawania, no bo w procedury sądowe ani inne administracyjne nie ma potrzeby wchodzić, ani tym bardziej w technikę legislacyjną. Na pewno jeżeli będą jakieś pytania, wątpliwości, jeżeli o czymś zapomniałem powiedzieć, to śmiało zadawajcie nam pytania w komentarzach, z pewnością na nie odpowiemy. No i nie zapominajcie o tym, żeby obserwować nas na wszystkich mediach społecznościowych, zostawić subskrypcję, dzwoneczek, udostępnić ten materiał innym osobom, żeby dowiedziały się o tym, jakie prawa im przysługują i z jakich narzędzi demokracji bezpośredniej już w tej chwili w Polsce można korzystać, tak jak w tym materiale pokazujemy, albo jak wyglądają te narzędzia w innych państwach. Dzięki bardzo, Tomku. Tutaj mnie uprzedziłeś z tym zaproszeniem na sociale i nie tylko, lub bezpośrednio. Także mi po prostu przyszło podziękować Tobie za gościnę, tym razem po drugiej stronie ekranu, a nie po mojej prawicy czy lewicy. W tym duecie na pewno jeszcze będziemy się widzieć nieraz. Także dziękuję bardzo za rozmowę. No i z Tobą do zobaczenia pewnie przy temacie o Mikronezji, a z naszymi widzami i widzkami już na kolejnych rozmowach na kanale lub bezpośrednio. Dzięki, cześć.